Pierwsze rzuty oddane. Witamy się z wami na kolejnym filmie. Jeździ się ze mną Krychu, zwany w świecie wędkarskim jako Gruby Węgorz. Dzisiaj za szczupaczkiem, tak szybki wypad na 2 godzinki. Zobaczymy, co się uda przez 2 godzinki złowić. Jesteśmy na dosyć bardzo, bardzo czystej wodzie. Przejrzystość tutaj jest do 4 metrów. Ja dzisiaj zaczynam od łowienia. Był, patrz, siedzi. Ale mały. Jest. Znowu przywitanie, nagrywam, od ryba jest. No i co się dzieje? Ale maluszek. I dziewczyny akurat przyszły, i dziewczyny przyszły akurat. Ale ładne. Głęboko to jest. Taki maluszencja. Taki maluszek. I ten może mieć, nawet nie ma czego mierzyć, dobra, jak się gdzieś zmyka. Oby to nie była klątwa pierwszego rzutu. Dalej jestem wierny tej blasce, moja psikalgia. Robi robotę. Ale poszedł malutki, widziałem. No. Tylko nie zahaczcie na. Mam kolejnego szczupaczka. Ale on wygląda na tego samego. Chociaż ten trochę troszeczkę grubszy. Oj, maluszku, maluszku. Oj, odczepił się sam. Się ładnie jeszcze prezentuje. Pięknie odpłynął, jak odpływa. Myślę, że zmienimy właśnie teraz miejscówkę. Krychu złowił takiego szczupaka. Niestety nie nakręciliśmy tego w pierwszym rzucie na nowej miejscówce. Takiego esoksa złowił Krychu. Spójrzcie. Zmierzymy go i do wody. Nie żyjemy. 84 cm. Na obrotóweczkę. Polski spinexik. No to co? Wypuszczę go. A tobie by pewnie palec był. O, jest, płynie, patrz, jaki jest. Gdzie? O! Miałeś? No widzę go cały czas. No wykładowy, dobrze. Mam! Ja. Siedzi. No to dobrze. Ale to chyba jest ten sam, co twój. Teraz tak, to ta sama ryba jest. Tak? Zobacz, jak będzie miał dziurę w nosie, to będzie to samo. Ten sam szczupak. Nie, bo po lewej miał dziurę, ta to nie jest to. To jest ten sam, bo on jest bardzo zmęczony. To jest ten sam szczupak. Ten sam szczupak. Ale jaja, spójrzcie. Również ja zrobiłem tego samego szczupaka, co Krystian. No nic, szybko go wypuszczam, bo ta ryba już jest umęczona. Taki jest on. Co? Myślisz tu? Teraz? Kawałek przecież. No to teraz połowiamy wachlarzykiem, nie? Igi. To co, Krychu, przebijamy się tam? Jak tak, tak, nie? To jest prawdziwy komandos. No. Jedziesz. To teraz tu tak popróbujemy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jest.
Chciał się. Nie było. Tu dać mu trochę więcej luzu. Za szybko hamulec przykręcać. Tu musisz im dać luzu, bo one bardzo... Mam. Ja. Mam. Teraz ja mam, ale jaja. Czyli oni tu stoją. Stoją. Jeden mój tam idzie. Mam, no. Było ten, double. Double strike. Może będzie. Taki jest oksik. Myślę, że gdzieś tak 70 parę centymetrów, ale nie będę go mierzył. Buziaczek odpinam. Flaszkę. I do wody. Nie ma to jak w Air Maxach na rybie się wybrać. No śmigaj, ziomek. Ale jaki gruby, co? Dobra, płyń spasiony. Grubasek odpłynął grzecznie. Piąteczka. Amigos. Jak ja spinę, to ty miałeś ubranie, więc to nie... Tak, nie, to był moment po twoim. Dobra, ale próbujemy szczęścia dalej, nie? Dokładnie. Szczęścia. Zdrowia, pomyślności. Pomyślność. Zdjąłem buty na bosaczka, woda cieplutka. O! To też kamień u mnie. Myślę, że to miejsce już zostało dobrze obłowione, co? Ziomuś, idziemy dalej? Tak. Dawaj. Dawaj, to lecimy. Kiedy się przebijamy? A tam nie ma górki jakiejś? Ty, no to ładnie. Tu to chyba nie damy rady. Co? Nie ma jak tam przejść. Nie ma jak tam przejść. I tu już jest ten bagno. No to musimy chyba się wracać. No to wracamy. Musimy tam. Skąd przybyliśmy, tam musimy iść. Dawaj. I dotarliśmy już dzisiaj do ostatniego miejsca. Się zamieniamy teraz na koniec, nie? Ja na twoją, ty na moją. Teraz zobaczę. Dajcie sandacza, no. Też chciałbym sandacza. Ja bardziej. Bo chcę poczuć jego siłę. To ja jeszcze złoty rzut oddam. Kije już zwinięte, więc pora się zawijać. Kończymy tą dzisiejszą wyprawę. Słoneczko zaszło. Dzisiaj udało się złowić Krystenowi jednego pięknego szczupaka. Drugi już był bardzo blisko. Myślę, że też był ten drugi ładny, bo tam ładnie już zatańczył ci na kiju i hamulczyk zagrał. Mi się udało złowić dwa szczupaki, w tym tego samego co Krychu, bo to była ta sama ryba. No tak się często też, znaczy często, przepraszam, tak się zdarza, że czasami te szczupaki są tak żarłoczne, że aż z tego głodu biją dwa razy, jak się je wypuści. Taka to ryba. A my tutaj z tej scenerii żegnamy się z wami. Dziękujemy, że oglądacie nasze filmy, że lajkujecie, komentujecie. Nas to napędza do następnych produkcji, które na pewno będą, prawda, Krychu? Dokładnie. Myślimy, że
Niedługo się wybierzemy na Węgorze. Już jest pora, piękna pora na Węgorza. A tymczasem żegnamy się z wami i życzymy wszystkim połamania.